Korzystamy z tego, że Paweł Bobołowicz jest w Warszawie, a nie w Kijowie i gościmy go w studiu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj pani Irena Lasota, opowiadając o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wymieniła dwa imiona aresztowanych. Lew i Igor. Pochodzą z Ukrainy, mają coś wspólnego z tymi aferami, o których mówi cały świat. Kto to jest? Lew Parnas i Igor Fruman, tak się nazywają. Biznesmeni, których się określa jako osoby, które finansowały kampanię wyborczą Donalda Trumpa i związane blisko z osobistym adwokatem Giulianim, adwokatem Trumpa. To są też osoby, które wskazuje się ich miejsce urodzenia na Ukrainie i Białorusi, osoby, które prowadzą swoje biznesy na pewno w krajach dawnego bloku sowieckiego i są to też osoby, które odegrały jakąś być może ważną rolę, no, na to by wskazywał fakt aresztowania ich w Stanach Zjednoczonych, w tej aferze związanej z poszukiwaniem tak zwanych haków na Joe Bidena, czyli konkurenta politycznego Donalda Trumpa. Lew Parnas i Igor Furman mieli jeździć na Ukrainę, mieli się spotykać z ukraińskimi politykami i naciskać ich po to, żeby zdobyć właśnie dokumenty dotyczące udziału Huntera Bidena, syna Joe Bidena, w spółce Burisma Holding, albo domagać się wprost wszczęcia śledztw. Bardzo ciekawym wątkiem jest, że oni się pojawiają na Ukrainie wcześniej. To nie dotyczy tylko ostatniego okresu prezydentury Wołodymyra Zeleńskiego, bo przypomnę, że cała afera związana z impeachmentem Donalda Trumpa bezpośrednio jakby wynikła na podstawie jego rozmowy Trumpa i Zeleńskiego, rozmowy telefonicznej, która była przeprowadzona 25 lipca, ale okazuje się, że Furman i Parnas jeździli już wcześniej na Ukrainę. Spotykali się z Igorem Łucenką, czyli prokuratorem generalnym czasów Piotra Poroszenki i bardzo bliskiego współpracownika Piotra Poroszenki, czyli tutaj jest ten absolutnie inny wątek, oni już wtedy mieli kontakty, ale spotykali się też na przykład z Igorem Kołomojskim. W jednym z wywiadów Igor Kołomojski przyznał, że Parnas i Furman przyjeżdżali do niego, do Izraela, ale jednocześnie stwierdził, że to są aferzyści, że zbierają od ludzi pieniądze, użył takiego sformułowania w jednym z wywiadów w maju tego roku, więc bardzo ich skrytykował, no ale rzeczywiście jakby tym samym potwierdził, że te osoby odegrały jakąś rolę, czy odgrywały rolę w bardzo szerokich kontaktach i pośrednictwie w tych kontaktów pomiędzy ukraińskimi i amerykańskimi politykami. Oni na pewno też odpowiadają za organizację spotkania prokuratora generalnego Łucenki z Rudolfem Giuliani, z adwokatem osobistym Trumpa. A jeszcze w ogóle w tym wszystkim jest jeszcze dodatkowy jeden wątek bardzo ciekawy, ponieważ amerykańskie media publikują informacje dotyczące współpracy Parnasa i Frumana z Dmitro Firtaszem, potężnym ukraińskim oligarchą, który został aresztowany w 2014 roku w Wiedniu. Od tamtej pory nie może opuszczać Wiednia. Z aresztu został wypuszczony po wpłaceniu kaucji w wysokości ponad $140 milionów. Nie pomyliłem się. $140 milionów wpłynęło na rachunek austriackiego sądu. To też jest ciekawe, bo wpłynęło z Rosji, żeby Dmitro Firtasz, ukraiński oligarcha, ukraiński obywatel, mógł wyjść, nawet nie na wolność, on po prostu mógł wyjść z aresztu w Austrii, ale nie mógł opuścić Wiednia. I do dzisiaj jest w Wiedniu, w tym roku sąd wiedeński 25 lipca, te daty prawdopodobnie są bardzo ważne, one mają jakąś swoją kolejność, ale 25 lipca uznał, że może odbyć się ekstradycja Firtasza do Stanów Zjednoczonych, a on bardzo tej ekstradycji nie chce i na razie jego adwokaci robią wszystko, żeby do tej ekstradycji nie doszło i na razie wciąż przebywa w Austrii, jeszcze nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. No i nagle okazuje się, że tych dwóch pośredników w całej tej sprawie jest z nim związanych, że pracowali dla niego. Mówi się o tym, że Lew Parnas był jego tłumaczem. No wydaje się to co najmniej niewiarygodne, że potężni biznesmeni finansujący kampanię Trumpa mieliby pracować jako tłumacze. Ale jaka winda ich wiozła na tak wysokie piętro? No tutaj pewnie trzeba by było popatrzeć na te wszystkie związki od wielu lat, skąd oni się wszyscy znają, jakie prowadzą między sobą interesy. Ja wczoraj opowiadałem na antenie, że te osoby są zaangażowane w interesy, no bo prowadzą dosyć rozległą sieć interesów. Między innymi jest to firma, która zajmuje się przewożeniem towarów z terenu byłych Sowietów do Stanów Zjednoczonych, przemysł rozrywkowy, hotelowy, a więc te powiązania biznesowe są ich potężne, ale jak widać też powiązania personalne, osobiste. No, ci ludzie mogli załatwiać takie sprawy, jak chociażby to, że no, według mediów, części mediów Igor Łucenko miał naciskać na odwołanie amerykańskiej ambasador na terenie Ukrainy Marii Jovanowicz. Miał na nich naciskać, to miał być jeden z elementów ceny za to, żeby właśnie wszcząć śledztwa przeciwko Hunterowi Bidenowi. No i amerykańska ambasador została odwołana, a w takim dosyć atmosferze skandalu została wezwana z powrotem do Stanów Zjednoczonych, więc wydaje się, że przynajmniej część rzeczy oni rzeczywiście potrafili i mogli załatwić. No tu nie ma prostych dowodów, ale fakt zatrzymania ich, aresztowania w Stanach Zjednoczonych no, wskazuje, że na pewno to nie są osoby, które znalazły się tam raczej przypadkowo. I trudno uwierzyć, że firma transportowa ich zawiozła na takie piętro, w którym pośredniczą między rządem Ukrainy a okolicami prezydenta Stanów Zjednoczonych, że należą do elity amerykańskiej i należą do elity ukraińskiej. No tak, to jest nieprawdopodobne. No zobaczmy też, jakie kraje w tym wszystkim się pojawiają, prawda? Spotkania odbywają się w Izraelu, a spotkania odbywają się w Wiedniu. Wielu z tych biznesmenów ma żydowskie pochodzenie i w żaden sposób no, to nie jest jakąś tam tajemnicą, jest to dosyć powszechnie znany fakt i na pewno odgrywa rolę w tych kontaktach, ułatwia im te kontakty. To są osoby, które bez żadnego problemu kontaktują się z najwyższymi władzami Stanów Zjednoczonych, ale i Ukrainy. No i Ukraina rzeczywiście wchodzi w ten sposób w globalną politykę. No tam w tle tego wszystkiego jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz. Po co oni, jaki oni mieli interes jeżdżąc do Łucenki, oprócz Huntera. No to z kolei tu pojawia się kwestia tej wykradzionej korespondencji demokratów. Przypomnę, że wykradziona korespondencja demokratów no, była tym ważnym elementem w czasie kampanii w Stanach Zjednoczonych, który obciążał demokratów, pokazując między innymi ich możliwe kontakty z Rosją, ale prawdopodobnie ta korespondencja została wykradziona przez Ukraińców i korespondencję miałaby przekazać strona ukraińska właśnie przez nich z kolei do Giulianiego, a ten mógłby przekazać to do Trumpa. Ja oczywiście mówię to wszystko w trybie przypuszczającym, bo tym się zajmują organy śledcze w Stanach Zjednoczonych, one to ustalają. Na razie to są informacje medialne. Ja nie mam też jakichś 100% dowodów, jedynie mogę Państwu relacjonować to, co jest opisywane w mediach ukraińskich i amerykańskich. A co robi były prezydent Ukrainy, pan Poroszenko? A prezydent Poroszenko został deputowanym Rady Najwyższej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jest szefem partii Europejska Solidarność i nie rezygnuje z aktywności politycznej. Jest to człowiek przecież też potężny. Pamiętajmy, że on też jest ukraińskim oligarchą. To jest człowiek, który jest niesamowicie zamożny i ma potężny majątek i na pewno, cytując, można powiedzieć, nie zawaha się użyć tego majątku w walce politycznej z Wołodymyrem Zeleńskim. No niewątpliwie jest jednym ze współinicjatorów protestów, które teraz toczą się na Ukrainie, chociaż on sam stara się, nie wychodzi na scenę, nie ma go w takich miejscach, które mogłyby wskazywać, że to on jest bezpośrednim inicjatorem, czy głównym inicjatorem, ale na przykład w czasie protestów ubiegłotygodniowych w niedzielę tak zwanego Wicze pojawił się, przechodził, był między ludźmi. Są też deputowani jego partii, jego bliscy współpracownicy. No niewątpliwie będzie dalej prowadził grę polityczną i będzie przeciwdziałał, czy będzie próbował w jakiś sposób zwyciężyć z Wołodymyrem Zeleńskim, być może już teraz nie w kampanii bezpośredniej prezydenckiej. O podziemiu gospodarczym na Ukrainie powiedzieliśmy słów parę, a teraz powiedzmy, co się zdarzyło w cerkwi i jakie zdarzenie ważne dotyczące cerkwi ukraińskiej. To może chwilę się cofnijmy. Ja przypomnę, że ten rok jest bardzo ważny na Ukrainie, ponieważ powstała prawosławna cerkiew Ukrainy. To ta cerkiew, która mogła powstać w wyniku połączenia Patriarchatu Kijowskiego z cerkwią autokefaliczną cerkwią Ukrainy. Też w te struktury nowe weszło dwóch biskupów cerkwi moskiewskiej, Patriarchatu Moskiewskiego. Ta cerkiew uzyskała tomos, czyli ten dokument, który potwierdził autokefalię, niezależność, otrzymała od Konstantynopola, czyli Konstantynopola Konstantynopola to jest ta cerkiew prawosławna, która jest no taką najważniejszą wśród cerkwi prawosławnych. Cerkwie prawosławne są trochę inaczej zorganizowane niż znamy to pewne zapewne z organizacji Kościoła katolickiego. Po prostu każda cerkiew narodowa ma zdecydowanie większą autonomię, ale ukraińska cerkiew otrzymała autokefalię, otrzymała tomos, dokument, który to potwierdza, mogła zaistnieć, zafunkcjonować, no ale oczywiście zaczęło to być od razu podważane przez stronę rosyjską, przez patriarchę Cyryla. Na początku roku właściwie zaistniała sytuacja, którą można było nazwać schizmą, ponieważ Cyryl stwierdził, że nie będzie utrzymywać kontaktów z Konstantynopolem, z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem, który no, uchodzi za tego najważniejszego wśród patriarchów. I teraz toczył się taki zakulisowy spór. Cerkiew moskiewska robiła wszystko, żeby opóźnić uznanie cerkwi ukraińskiej przez poszczególne cerkwie autokefaliczne. To między innymi oznacza to, że widać to przez to, że te cerkwie wspominają w liturgii, wymieniają, które cerkwie są prawosławne. I dopóki nie był wymieniany Kijów, nie była wymieniana Ukraina, no to można było twierdzić, że Ukraina wcale nie weszła w strukturę normalnego prawosławia i że właściwie cały czas jest tym rozłamowcem, że znajduje się poza tą strukturą. Ale oprócz Konstantynopola właśnie kilka dni temu uznania czy potwierdzenie ukraińskiej autokefalii nastąpiło ze strony cerkwi greckiej, a to jest potężna cerkiew w świecie prawosławnym, bardzo ważna i też ze względu na liczebność, ale też ze względu na historię, ze względu na świątynie, które się znajdują klasztory, które się znajdują na terenie Grecji. To zresztą sam Bartłomiej, zwierzchnik kościoła prawosławnego, chociaż Konstantynopol, czyli de facto Stambuł i tam się mieści siedziba cerkwi Patriarchatu Konstantynopolskiego, znajduje się w Turcji, ale sam Bartłomiej przecież jest Grekiem, także bardzo ważna struktura w świecie prawosławnym uznała autokefalię Ukrainy. I to oznacza, że właściwie ten proces uznawania już posunął się dalej. No i oczywiście gwałtowna reakcja Cyryla dosłownie z przedwczoraj, który uznaje, że to znowu nazywa to podziałem cerkwi w świecie prawosławnym, zwołuje nadzwyczajny synod, który ma się do tego odnieść. Znowu grozi, że cerkiew rosyjska opuści łono tych cerkwi prawosławnych. To właściwie jest kolejna próba odejścia, czy może nawet przeniesienia tego ciężaru z Konstantynopola do Moskwy i stworzenia nowego Rzymu, stworzenia w Moskwie i udowodnienia, że Moskwa jest jedyną cerkwią i najważniejszą główną cerkwią w świecie prawosławia. Powiedział Paweł Bobołowicz i pozostaje w studio. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu 2 Stolic i Radio 2 Prędkości. Na zegarze godzina 7:49.